Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 254 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami pieśni z księgi Tobiasza, rozdział 13, wersety od 2 do 10a. Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i Jego królestwo. Ponieważ On chłoszcze i okazuje miłosierdzie, posyła do otchłani pod ziemię i wyprowadza z największej zagłady. A nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki. Wysławiajcie Go, synowie Izraela, przed narodami, ponieważ On was rozproszył między nimi i tam okazywał wam swoją wielkość. Wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje, ponieważ On jeden jest Panem i Bogiem naszym. On jeden Ojcem naszym i Bogiem po wszystkie wieki. On wychłoszcze was za wasze nieprawości, ale zmiłuje się nad wami wszystkimi i zgromadzi was spośród wszystkich narodów, między którymi zostaliście rozproszeni. A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, aby postępować przed Nim w prawdzie, wtedy On zwróci się do was i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami. Teraz zaś spójrzcie, co On wam wyświadczył i dziękujcie Mu pełnym głosem. Błogosławcie Pana Sprawiedliwego i wysławiajcie Króla wieków. Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników ukazuję moc i wielkość Jego. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie. Kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie. Uwielbiam Boga mego, a dusza moja Króla nieba, i będzie się radować z majestatu Jego. Niech wszyscy mówią i wysławiają Go w Jeruzalem. Jeruzalem, miasto święte! On ześle karę za czyny twych synów i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych. W rozdziałach od 4 do 6 księgi Jeremiasza prorok wzywa do prawdziwego nawrócenia i ostrzega przed nadchodzącą katastrofą z powodu grzechów Izraela. Teksty te ukazują wielką degradację moralną i społeczną, podkreślając konieczność autentycznej zmiany serca i powrotu do Bożych przykazań, aby uniknąć Bożego gniewu i zniszczenia. Jeżeli chcesz powrócić, Izraelu, wyrocznia Pana, możesz do mnie powrócić. A jeżeli oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dala ode mnie. Jeżeli zaś będziesz przysięgał na życie Pana, zgodnie z prawdą, słusznie i sprawiedliwie, narody będą sobie wiecznie błogosławić dzięki Tobie i będą się Tobą chlubić. Bo tak mówi Pan do ludzi z Judy i mieszkańców Jerozolimy. Wykarczujcie swoje karczowiska i nie rzucajcie nasienia w ciernie. Obrzezajcie się ze względu na Pana i odrzućcie napletki serc waszych, mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy, bo inaczej gniew mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął, a nikt nie zdoła go ugasić z powodu waszych przewrotnych uczynków. Opowiadajcie w Judzie, ogłoście w Jerozolimie, dmijcie w trąby w kraju, wołajcie głośno i mówcie. Zbierzmy się i udajmy do miast warownych. Wznieście znak w kierunku Syjonu. Uciekajcie, nie zatrzymujcie się. Sprowadzę bowiem nieszczęście z północy i wielkie zniszczenie. Lew wyruszył ze swego legowiska i niszczyciel narodów jest w drodze. Opuścił swoją siedzibę, by zamienić Twój kraj w pustynię. Miasta Twoje zostaną zburzone i pozbawione mieszkańców. Dlatego przywdziejcie szaty pokutne, podnieście lament i zawodzenie, bo nie odwrócił się od nas wielki gniew Pański. W owych dniach, wyrocznia Pana, zabraknie królowi odwagi, zabraknie i dostojnikom, kapłanów ogarnie osłupienie, a prorocy oniemieją. I powiedzą: ach, Panie Boże, Naprawdę zwiodłeś zupełnie ten lud i Jerozolimę, gdy mówiłeś, będziecie mieli pokój, a tymczasem mamy miecz na gardle. W owym czasie będzie się mówić do ludu tego i do Jerozolimy. Palący wiatr wyżynny przychodzi z pustyni na drogę córy mojego ludu. Nie po to jednak, by przesiewać czy oczyszczać. Przyjdzie silny wiatr na mój rozkaz. Teraz ja także ogłoszę wyrok na nich. Oto nadciąga on niczym obłoki, a jak huragan rydwany jego, szybsze niż orły jego konie. Biada nam, bo jesteśmy zgubieni. Oczyść swe serce z nieprawości, Jerozolimo, abyś została ocalona. Dokądże będziesz podtrzymywać w sobie swoje grzeszne myśli? Bo od strony Dan wieść się rozprzestrzenia, a z gór Efraima przychodzi zapowiedź klęski. Ogłoście narodom, oto są, dajcie znać do Jerozolimy. Nieprzyjaciele przybywają z odległego kraju i podnoszą wrzawę przeciw miastom Judy. Niby strażnicy pól dokoła ją otaczają, bo się zbuntowała przeciw mnie, wyrocznia Pana. Twoje postępowanie i Twoje czyny sprowadziły to na Ciebie. Twoja nieprawość jakże jest gorzka, skoro ogarnia nawet Twoje serce. Moje łono, wić się muszę w boleściach, ściany mego serca. Burzy się we mnie serce, nie mogę milczeć. Usłyszałem bowiem dźwięk trąbki, wrzawę wojenną. Klęska za klęską wieść niesie, bo uległa spustoszeniu cała ziemia. Natychmiast zostały zburzone moje namioty, w mgnieniu oka moje szałasy. Dokądże mam oglądać godła wojenne i słuchać dźwięku trąb? Tak, niemądry jest mój naród, nie uznają mnie. Są dziećmi nierozważnymi, nie mają wcale rozsądku. Mądrzy są w popełnianiu nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją. Spojrzałem na ziemię, oto zupełny bezład. Na niebo nie ma jego światła. Spojrzałem na góry, oto drżą, wszystkie wzgórza się chwieją. Spojrzałem, oto nie ma ludzi i uciekły wszystkie ptaki podniebne. Spojrzałem, oto ziemia urodzajna stała się pustynią. Wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed Panem wobec Jego palącego gniewu. Tak bowiem mówi Pan. Cały kraj będzie spustoszony, ale zagłady nie dopełnię. Dlatego ziemię ogarnie smutek, a ciemność niebieskie przestworza. Bo jak powiedziałem, tak postanowiłem. Nie będę żałował ani nie odstąpię od tego. Na wołanie jeźdźcy i łucznicy, każde miasto rzuca się do ucieczki. Uchodzą w gąszcz leśny, wdrapują się na skały. Wszystkie miasta są opuszczone. Nie ma w nich żadnego mieszkańca. A ty, pohańbiona, cóż zamierzasz uczynić? Chociaż przywdziejesz purpurę, chociaż ozdobisz się złotymi klejnotami, a oczy szminką poszerzysz, na próżno się upiększasz. Pogardzają tobą zalotnicy, czyhają na twe życie. Tak, słyszę głos niby rodzącej w bólach, trwożny jęk niby niewiasty rodzącej po raz pierwszy. To głos córy Syjonu, która wzdycha i wyciąga dłonie. Ach, biada mi, bo wycieńczona wpadam w moc morderców. Przebiegnijcie ulice Jeruzalem. Zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej place, czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto postępowałby sprawiedliwie, szukał prawdy, a przebaczę jej. A gdy mówią na życie Pana, z pewnością przysięgają kłamliwie. Panie, czyż oczy Twoje nie są zwrócone ku temu, co prawdziwe? Dotknąłeś ich klęską, nic sobie z tego nie robili, zagładą, nie chcieli przyjąć pouczenia. Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała i nie nawrócili się. Ja zaś powiedziałem sobie, To tylko prostacy postępują nierozsądnie, bo nie znają drogi Pana, obowiązków wobec swego Boga. Może pójdę więc do ludzi wybitnych i będę mówił do nich. Ci bowiem znają drogę Pańską, obowiązki wobec swego Boga. Lecz oni także pokruszyli jarzmo, potargali więzy. Dlatego wypadnie na nich lew z lasu, wilk stepowy posieje wśród nich spustoszenie. Pantera będzie czyhać przy ich miastach. Każdy, kto z nich wyjdzie, zostanie rozszarpany. Pomnożyły się bowiem ich grzechy i liczne są ich odstępstwa. Dlaczego mam ci okazać łaskę? Synowie twoi opuścili mnie i przysięgali na tych, co nie są bogami. Nasyciłem ich, a oni popełniali cudzołóstwo, zbierali się w domu nierządu. Stali się wyuzdani i nieokiełznani niby konie. Każdy rży do żony bliźniego swego. Czy mam ich za to nie karać, wyrocznia Pana, i nad narodem jak ten nie dokonać zemsty? Wejdźcie na tarasy jej winnicy i zniszczcie je, lecz nie dokonujcie zupełnej zagłady. Usuńcie jej odrośla, bo nie należą one do Pana. Albowiem sprzeniewierzył mi się zupełnie dom Izraela i dom Judy, wyrocznia Pana. Zaparli się Pana i powiedzieli, on nic nie znaczy. Nie spotka nas żadne nieszczęście, nie zaznamy miecza ani głodu. Prorocy są tylko wiatrem i nie ma w nich słowa Pańskiego. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów. To im się stanie, ponieważ w ten sposób mówili. Oto uczynię słowa moje ogniem w twoich ustach, a lud ten drwami, które ogień pochłonie. Oto na was sprowadzę naród z daleka, domu Izraela, wyrocznia Pana. Jest to naród niepokonany, naród starożytny, naród, którego języka nie znasz ani nie rozumiesz, co mówi. Jego kołczan jest niby grób otwarty. Wszyscy mężowie są bohaterami. Pochłonie twoje żniwa i twój chleb. Pochłonie twoje córki i twoich synów. Pochłonie twoje owce i twoje bydło. Pochłonie twoje winnice i twoje figowce. Zniszczy orężem twoje miasta warowne, w których pokładasz nadzieję. Lecz nawet w tych dniach, wyrocznia Pana, nie dokonam całkowitej zagłady. A gdy powiecie, za co uczynił nam Pan, Bóg nasz, to wszystko? Wtedy powiesz im, podobnie jak wy opuściliście mnie i służyliście cudzym bogom we własnym kraju, tak samo będziecie służyć obcym na ziemi, która do was nie należy. Głoście to w domu Jakuba i obwieście to w Judzie. Słuchajcie tego, narodzie nierozumny i bezmyślny, co ma oczy, a nie widzi i uszy, a nie słyszy. Nie boicie się mnie, wyrocznia Pana. Nie drżycie przede mną, który ustanowiłem wydmy jako brzeg morza, jako granicę wieczną i nieprzekraczalną. Szaleje ono, lecz jest bezsilne. Huczą bałwany, lecz nie mogą się dalej posunąć. Naród ten ma serce oporne i buntownicze. Stają się oni odszczepieńcami i odchodzą. Nie powiedzieli w swych sercach, chcemy bać się Pana, Boga naszego, który daje w swoim czasie deszcz wczesny i późny, który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw. Wasze grzechy to zniweczyły, a wasze występki pozbawiły was dobrobytu. Bo są w narodzie moim przewrotni, co splatają sieć jak łowca ptaków, zastawiają sidła, łowią ludzi. Jak klatka pełna jest ptaków, tak domy ich przepełnione są oszustwem. W ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi, otyłymi i ociężałymi, a także prześcigają się w nieprawości. Nie przestrzegają sprawiedliwości wobec sierot, by doznały pomyślności. Nie bronią sprawy ubogich. Czy za to mam nie karać, wyrocznia Pana, lub się nie pomścić na takim jak ten narodzie? Obrzydliwość i zgroza dzieją się w kraju. Prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają na własną rękę, a lud mój to lubi. I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie? Uciekajcie z Jerozolimy, synowie Benjamina. W Tekoa dmijcie w trąby. Na Beth-ha-kerem wywieźcie znak. Albowiem od północy zagraża nieszczęście i wielka katastrofa. Do wybornego pastwiska podobna jesteś, córo Syjonu. Przyjdą do ciebie pasterze ze swoimi trzodami, rozbiją namioty dokoła ciebie. Będą paść każdy na własną rękę. Przygotujcie się do walki przeciw niej. Naprzód, wedrzyjmy się w południe. Biada nam, bo dzień się ma ku końcowi, bo się już wydłużają cienie wieczorne. Naprzód, wedrzyjmy się w nocy i zniszczmy jej pałace. Bo tak mówi Pan zastępów. Wytnijcie jej drzewa i usypcie wał dokoła Jerozolimy, bo to miasto kłamstwa, sama w nim nieprawość. Jak studnia tryska wodą, tak tryska jej przewrotność. Gwałt i ucisk dają się w niej słyszeć. Choroba i rany, oto co jest stale przed moim obliczem. Strzeż się, Jerozolimo, bym się nie odwrócił od ciebie, bym nie obrócił cię w pustynię, w ziemię niezamieszkałą. Tak mówi Pan zastępów. Zbieraj starannie, jak podczas winobrania, resztę Izraela. Jak dokonujący winobrania, wyciągaj rękę ku gałązkom winorośli. Do kogo mam mówić i kogo ostrzegać, aby posłuchali? Oto ucho ich jest nieobrzezane, tak że nie mogą pojąć. Oto słowo pańskie wystawione jest u nich na drwiny, nie mają w nim upodobania. A ja pełen jestem gniewu pańskiego, nie mogę go powstrzymać. Wylej go na dzieci na ulicy i na zgromadzenie młodzieńców. Wszyscy bowiem będą zabrani. Mąż z żoną, starzec wraz z mężem w podeszłym wieku. Domy ich przejdą na własność innych, podobnie jak pola i żony. Bo wyciągnę rękę nad mieszkańcami tego kraju, wyrocznia Pana. Albowiem od najmniejszego do największego wszystkich ogarnęła żądza zysku. Od proroka do kapłana wszyscy popełniają oszustwa. Usiłują zaradzić katastrofie mojego narodu, mówiąc beztrosko pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju. Okryci są hańbą, gdyż postępowali obrzydliwie. Co więcej, zupełnie się nie wstydzą, dlatego upadną wśród tych, co mają upaść. Runą, gdy ich nawiedzę, wyrocznia Pana. Tak mówi Pan. Stańcie na drogach i patrzcie. Zapytajcie o dawne ścieżki. Gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Ale powiedzieli, nie pójdziemy. I ustanowiłem dla was stróżów. Uważajcie na głos trąby. Ale oni powiedzieli, nie będziemy uważać. Dlatego słuchajcie, narody, i pojmijcie dobrze, co zamierzam uczynić. Słuchaj, ziemio. Oto zamierzam sprowadzić na ten naród nieszczęście. Będzie to owoc ich przewrotnych zamysłów. Nie zważali bowiem na moje słowa, a moim prawem wzgardzili. Na co sprowadzacie mi kadzidło ze Saby albo wyborny korzeń trzcinowy z dalekiej ziemi? Nie podobają mi się wasze całopalenia, a wasze krwawe ofiary nie są mi przyjemne. Dlatego tak mówi Pan. Oto postawię temu narodowi przeszkody, na których się potkną ojcowie wraz z synami, sąsiad i przyjaciel zginą. Tak mówi Pan. Oto nadchodzi naród z ziemi północnej. Wielki naród powstaje z krańców ziemi. Łuk i miecz trzymają w ręku. Są okrutni i bez litości. Ich wrzawa jest jak szum morza i dosiadają koni, gotowi jak jeden mąż do walki przeciw tobie, córo Syjonu. Usłyszeliśmy wieść o nich. Ręce nam opadły, lęk nas ogarnął i ból niby rodzącą kobietę. Nie wychodźcie na pole, ani nie chodźcie po drodze, bo miecz nieprzyjaciela grozi, trwoga dokoła. Córo mojego narodu, przywdziej wór pokutny i kajaj się w popiele. Okryj się smutkiem, jak po synu jedynym, gorzką żałobą, bo przyjdzie na nas nagle niszczyciel. Ustanowiłem cię badaczem mego ludu, byś poznał i zbadał jego postępowanie. Wszyscy oni są niesforni, oszczercy, są miedzią i żelazem, wszyscy postępują nikczemnie. Ołów został rozgrzany na podwójnym ogniu przez miech kowalski. Próżne wysiłki przetapiającego metal. Przewrotni nie dadzą się oddzielić. Nazwijcie ich srebrem odrzuconym, bo odrzucił ich Pan. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 2, wzywa do modlitwy za wszystkich ludzi, w tym za władze, aby prowadziły do pokoju i sprawiedliwości. Paweł podkreśla, że modlitwa i życie zgodne z wolą Bożą są istotne dla chrześcijan, a Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Wskazuje też na rolę kobiet w Kościele, podkreślając, że mają one pełnić swoje zadania w cichości i pokorze. Polecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów. Podobnie kobiety, skromnie przyodziane, niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami, nie złotem czy perłami, czy kosztownym strojem, lecz dobrymi uczynkami, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. Kobieta niechaj słucha nauk w cichości z całym poddaniem. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci. Będą zbawione wszystkie, jeśli wytrwają w wierze i miłości i uświęceniu z umiarem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.